Na ostatniej lekcji rozmawialiśmy o dyfuzji w odróżnieniu od konwekcji. Konwekcja, przypominam, to było zjawisko, w której materia przemieszczała się, poruszała się, takie porcje materii dzięki różnicy temperatur i różnej gęstości w związku z tym w stosunku do gęstości otoczenia unosiły się do góry w związku z, czy dzięki sile wyporu, dzięki prawu Archimedesa. No i mieliśmy konwekcję w cieczach, obserwowaliśmy też konwekcję w gazach, obieg powietrza wywołany ogrzewaniem tego powietrza w jednym miejscu pomieszczenia, a w inne miejsce wpadało nam przez lufcik chłodne powietrze i widzieliśmy, jak to chłodne powietrze jest porywane i ucieka, nagrzewa się i ucieka przez komin. No a dzisiaj chciałbym porozmawiać o dyfuzji, o innym procesie transportu, który z konwekcją nie ma nic wspólnego i nie ma też nic wspólnego z grawitacją, więc zachodzi także wtedy, kiedy grawitacji nie ma, albo jesteśmy w stanie mikrograwitacji, to znaczy takie jak na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie wydaje się, że jesteśmy w stanie nieważkości, no nie jesteśmy. Stacja kosmiczna porusza się po orbicie wokół Ziemi dzięki temu, że znajduje się w polu działania ziemskiej siły grawitacji. No natomiast wszystko znajduje się tam w polu działania ziemskiej siły grawitacji i wszystko opada na Ziemię swobodnie, więc jest takie wrażenie, jakby tak tej grawitacji nie było. No i to całe szczęście, dlatego że dyfuzja to jest proces, który odpowiada za transport w komórkach. Gdyby zależny był od grawitacji, no to ludzie nie mogliby żyć w stanie bez grawitacji albo tak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w stanie nieważkości, a całe szczęście ta dyfuzja działa. No i dyfuzja to jest proces statystyczny. Ja próbowałem go tutaj zilustrować. Otóż mamy tutaj wyobrażenie zbiornika z gazem. Może się przesunę. Dwa rodzaje tego gazu, czerwone i niebieskie kuleczki. No i ważne jest to, że one poruszają się zupełnie chaotycznie, odbijają się od ścianek naczynia, od czasu do czasu odbijają się też od siebie. Załóżmy, że w jakimś obszarze nagle znalazło się z jakiegoś powodu więcej kuleczek czerwonych niż niebieskich. No na przykład dlatego, że ktoś dodał tam te kuleczki czerwone. No, załóżmy, że coś takiego zostało zrobione. No więc te cząsteczki czerwonego gazu sobie chaotycznie odbijają się od ścianek naczynia i od innych cząsteczek czerwonego gazu i od cząsteczek niebieskiego gazu, to w tym wypadku jakby tymi zderzeniami rzeczywiście nie należy pomijać, tych zderzeń nie należy pomijać, no i po pewnym czasie rozejdą się na całe naczynie i znowu będzie mniej więcej wszędzie tyle samo cząsteczek czerwonego gazu. No, żeby to zrozumieć, no to można sobie wyobrazić tutaj ten obszar i powiedzieć, no dobrze, no ale tyle, im więcej cząsteczek, tym więcej cząsteczek ucieka z tego obszaru czerwonych, im więcej jest go w tym obszarze. I tym więcej cząsteczek wpada do tego obszaru, im więcej jest ich na zewnątrz tego obszaru, w pobliżu tego obszaru. No ale tutaj mamy taką lokalnie sytuację, wytworzyliśmy, w którym tych cząsteczek czerwonych wewnątrz tego obszaru jest naprawdę dużo. W związku z tym więcej cząsteczek ucieka z tego obszaru, niż do tego obszaru wraca, no i za chwilę jakby wyrównuje się gęstość cząsteczek czerwonych, one mniej więcej tak samo są rozłożone w całym
w całym obszarze tego zbiornika. No i tu jest niezły film, który to ilustruje. Pozwolę sobie go puścić. Mamy tutaj zbiornik, w jednej części cząsteczki niebieskie, w drugim cząsteczki czerwone. Tu jeszcze jest tak, że te cząsteczki czerwone, zdaje się, mają się wolniej poruszać niż niebieskie, ale przede wszystkim zobaczmy, co będzie, jak usuniemy tę przeszkodę. No, tym więcej cząsteczek czerwonych przejdzie z lewej części zbiornika do prawej, im więcej jest go w lewej części zbiornika i tym więcej wróci z prawej części do lewej, im więcej jest go w prawej części zbiornika. No tyle tylko, że w prawej części zbiornika na początku nie ma czerwonych cząsteczek, a w lewej nie ma niebieskich. W związku z tym te cząsteczki będą powoli przenosić się z lewej części zbiornika do prawej, a niebieskie z prawej do lewej. No aż mniej więcej gęstość cząsteczek jednego i drugiego rodzaju w obu częściach zbiornika się wyrówna, dlatego że wtedy tyle samo będzie mniej więcej przechodziło z jednej strony na drugą, jak z tej drugiej na pierwszą. No zobaczmy, jak ta symulacja wygląda. Nie, tu cząsteczki są wolniejsze, te czerwone. Tak? No i teraz oczywiście, ponieważ szybsze są cząsteczki niebieskie, no to one szybciej się przenoszą do tej lewej części, ale po chwili już i czerwone też znalazły się, równomiernie są rozłożone w obu częściach tego zbiornika. No i taki jest mechanizm dyfuzji. I jak mówię, nie ma nic wspólnego z mechanizmem konwekcji. Tutaj mamy to zdjęcie, w którym z filmu z YouTube'a, ale podobne doświadczenie wykonywaliśmy sami, w którym po prostu ten woda z barwnikiem unosi się do góry, ponieważ mamy tutaj, podgrzewamy ją od dołu, ona jest cieplejsza niż woda w otoczeniu i w związku z tym wypiera, ma mniejszą gęstość i siła wyporu jest większa od jej ciężaru. Związane to jest z istnieniem siły grawitacji. No a tutaj, żeby zobaczyć dyfuzję, to zaproponowaliśmy taki eksperyment, który się jeszcze toczy i ciekaw jestem, jaki będzie miał rezultat. Mianowicie do próbówki przyklejonej do pudełka wlaliśmy najpierw nasycony roztwór soli kuchennej w wodzie, no po to, żeby pozbyć się właśnie efektów grawitacji, tak? Nawet jeżeli ten czerwony barwnik miałby nieco większą gęstość niż woda, to ponieważ roztwór soli kuchennej w wodzie ma większą gęstość, 1,2 g na centymetr sześcienny, to jak widać, te parę kropel czerwonego barwnika utrzymuje się na powierzchni. Jeżeli będzie się mieszać z tą kolumną wody poniżej, to tylko dzięki dyfuzji, a nie z powodów grawitacji. No i eksperyment się toczy, robimy zdjęcia codziennie i będziemy oglądać, jak to doświadczenie, czym to doświadczenie się zakończy.